А что за шаги такие на лестнице? Что это за кроки на сходах? А это нас... Идут нас арестовать. О, ну-ну. В квартире. Сон в мешканию. Опа-на. Товарищ Сидоров. Товарищу Сидоров. Действительно здорово. Витам. Исключительно чистая работа. Чистая работа. Не шалю. Не шалею. Никого не трогаю. Никому не прискадзам. Починяю примус. Направлям себе примус. И еще считаю... И еще muszę uprzedzić, że kot jest zwierzęciem starożytnym i delikatnym. Nos nieprzykosnowienny. Delikatny kocie brzuchomówco, złaś stamtąd. Все кончено. Скончено. Берите его. Бежьте его. Ноги, товарищ командир. Ноги, товарищу коменданте. Единственное, что может спасти. Единственное, что может уратовать смертельно раненого кота, то лык бензина. Не оторвать. Не можем оторвать ног. Сидь, давай бросай. Сидь, жуцай. Застряла. Стоять! Стать, брать живцем. Стоять, я сказал. Стать, powiedziałem. Я совершенно не понимаю. Naprawdę nie pojmuję przyczyn tak brutalnego odnoszenia się do mnie. Zrywajcie. За ним. За ним. Вызываю. Вызываем на поединок. Крыть. Otoczyć go. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокój. Co się dzieje w tym mieszkaniu? Przeszkadzają mi w pracy. Oczywiście to behemot, niech go diabli. Meser, sobota, zachodzi słońce. Czas na nas. Wybaczcie, nie mogę dłużej z wami rozmawiać. Czas na nas. Łapcie go. Tylnym wyjściem. Straż pożarna? Na prawo, uciekać. Sadowa 302 bis, natychmiast wyjeżdżać. Ścigać ich po całej Moskwie. Telegrafować na węzłowe stacje kolejowe. Schwytać bandziorów żywych lub martwych. Ночью уже неаккуратнее.
Z kotami nie wolno. Z kotami nie wolno. Przepraszam, powiedział pan z kotami. A gdzie tu pan widział kota? U nas tylko za walutę. Kochany mój, a skąd pan wie, że jej nie mamy? Sądzicie po naszych strojach? Tego nigdy nie należy robić, najdroższy strażniku, bo możesz się pomylić i to bardzo. Ja na przykład mogę mieć pełny prymus waluty. Wspaniały sklep. Bardzo dobry sklep. Mamo, kup cukierka. Idziemy, córko, nie mamy pieniędzy. Mamo, kup. Dobry? Światowy. Dobry lupić, niedobry nie. To stoisko też wspaniałe. I ten obcokrajowiec, taki sympatyczny. Nie, fagocie, mylisz się. W jego twarzy czegoś mi brak, tak według mnie. Dla pana ile? Jeden. Po ile mandarynki? 3 ruble kilogram. Begemot, pokuszy. Spróbuj, behemot. Co wy robicie? Zwariowaliście? Zaraz wyjaśnię. Nie ruszać towaru. Nie śpiesz się, jedz powoli. Nikt ci przecież nie zabiera. Paragon dawaj. Najmilsza kochaneńka ślicznotko, nie mamy dziś pieniążków. Coś zrobić, ale przysięgam, że zaraz w poniedziałek sześciutko zapłacimy. Co on wyprawia? Dawaj paragon, bo kierownika zawołam. Milicję. Pałosicz. Pałosicz. Co robisz, chamie? Pałosicz. Gwiszcz. Przepraszam, obywatele, co tu się dzieje? Pytam was wszystkich, co się dzieje? Biedny człowiek. Przez cały dzień prymusy naprawia, wygłodniał. On przegłodался. Skąd on ma wziąć walutę? Lepiej byś przestał. Pytam was, skąd? Ma rację. Głód i pragnienie rozum mu zmąciły. Gorąco mu. Wziął, spróbował kęs mandarynek. Jedna kosztuje 3 kopiejki. A oni od razu gwiżdżą, milicję niepokoją. Od roboty odrywają. A jemu wolno? Jemu wolno? Ktoś ty taki? Kto on taki? Skąd przyjechał? Po co? Nudno nam było bez niego, czy jak? Zapraszaliśmy go? Zapraszaliśmy? Jest oczywiście w świątecznym garniturze, morda mu spuchła od łososiny, cały napchany walutą. A nasz? Ech, towarzysze, gorzko mi. Gorzko. Co robicie, obywatelu? Straż, mordują. Na co ty sobie pozwalasz? Milicja, zabiją mnie.
zamknąć podwórze. Stać, nie ruszać się. Spokojnie, obywatele, spokojnie, cofnąć się wszyscy do tyłu. To dom pisarzy. Wiesz, Behemot, słyszałem wiele dobrego o tym domu. Zwróć uwagę, przyjaciel, aż przyjemnie pomyśleć, że tu, pod tym dachem, kryje się i dojrzewa kilka tysięcy postępowców, świadomie zdecydowanych oddać za darmo swoje życie na służbę Melpomeny, Polichymnii i Talii. Jak ananasy w oranżerii. I słodkie ciepło ogarnia serce, kiedy pomyślisz, że tu, w tym domu, rośnie autor nowego Don Quixota. Albo Fausta. Albo nawet, niech mnie diabli, martwych dusz. Strach pomyśleć. Ale mówię i powtarzam, jeśli nie zgniją. Bo to się i wśród ananasów zdarza, i to jeszcze jak. A tak w ogóle, to co oni tam robią na werandzie? Obiad jedzą, to tam jeszcze, mój drogi, że znajdzie się tu całkiem niezła i niedroga restauracyjka. Odczuwam, jak każdy turysta przed daleką drogą, nieodpartą chęć, by coś zjeść i wypić. Duży lodowaty kufel piwa. Wasze zaświadczenia? Tysiąc razy przepraszam, jakie zaświadczenia? Jesteście pisarzem? Naturalnie. Zdejmij czapkę. Wasze zaświadczenia. Śliczna ty moja, nie jestem śliczna. Jaka szkoda. No cóż, niechaj będzie, może pani nie być. Rzecz w tym, czy należy prosić Dostojewskiego o zaświadczenie, żeby przekonać się o tym, że jest pisarzem? Można wziąć 5 dowolnych stron z jego powieści i bez zaświadczenia przekonacie się, że jest pisarzem. Przypuszczam nawet, że żadnego zaświadczenia nawet nie miał. Jak myślisz? Nie jesteście Dostojewskim. Kto wie? Dostojewski umarł. Jak to? Protestuję, Dostojewski jest nieśmiertelny. Sofia Pawłowna, proszę przepuścić. Panów nazwiska? Panajew, Skabiczewski. Popatrz tylko. Czym mogę podjąć? Goloneczkę mam wspaniałą, wyrwałem z jazdowi architektów. W ogóle takie tam zakąski, rozumiem. Filecikiem z bażanta mogę ugościć? Można? Przepraszam na chwilę. Filecików osobiście dopilnuję. Panienko, natychmiast NKWD. Bażancik. Nie ruszać się. Jak dzieci.
разосланным приметам задержан. На подставе рисописов затримано в Ленинграде обывателей Вольмана и Вольпера, в Саратове, Киеве и Харькове трех Володиных, в Казани Волоха, в Пензе, цалком не ведеть, чему кандидата наук химичных Вьетчик Кирбича. Правда, jest bardzo wysoki, taki smagły brunet. Oprócz tego w różnych miejscach trafiło się 9 karabinów, 4 karawkinów i 2 karabajewych. Pewnego obywatela wyciągnięto z pociągu do Sewastopola na stacji Białgorod. Obywatel ten starał się rozerwać współpasażerów sztuczkami karcianymi. W Jarosławlu akurat w porze obiadu do restauracji wszedł pewien obywatel z akurat odebranym z naprawy prymusem w rękach. Jak tylko się pojawił, 2 Szwajcarów uciekło z restauracji, w ślad za nimi wszyscy goście i obsługa. W trakcie zajścia nie wiadomo jak kasjerce przepadł cały utarg. Ofiarami poszukiwań, aż smutno się robi, padły czarne koty. Na przykład w Armawirze jedno takie całkiem niewinne zwierzę pewien obywatel doprowadził na milicję ze związanymi przed nimi łapami. Paszą won!